dobry, witam serdecznie naszych widzów oglądających nasze zmagania. Dzisiaj 16 etap promocji gminy Bodzentyn, etap sołectwie Psary Kąty. Sołectwo, które obejmuje dwie miejscowości. Jest to Psary Kąty tam niżej oraz tutaj jesteśmy na samym szczycie przy paśmie Kubukowa Góra, Psary Podlesie. Jest to sołectwo, gdzie mieszka ponad 440 osób. Sołtysem sołectwa jest Mariusz Pająk. Radnym Rady Miejskiej wieloletnim jest pan Tofil Jerzy, tu stojący. Tutaj jest miejsce, gdzie, moi drodzy, jest jeden z najpiękniejszych krajobrazów w naszym regionie. Widać za nami, za plecami, cały grzbiet kraiński. Tam trochę w lewo, w kierunku Kielc, Górę Masłowską, Radostowę, Kamieniec. Tutaj mamy z tyłu Łysicę, Górę Agatę w kierunku Świętego Krzyża i widok na Dolinę Wilkowską, Świętą Katarzynę. Tutaj właśnie w dole widać krajobraz przepiękny. Tutaj w miejscowości Psary, Kąty i Podlesie wiele lat temu, czyli parę lat temu, była wykonana droga asfaltowa łącząca te dwie miejscowości, droga gminna ze środków unijnych. Niebawem będziemy realizowali remont boiska szkolnego oraz oświetlenie uliczne przy drodze. Ostatnio też był robiony też plac zabaw, taki zalążek, gdzie będzie w roku przyszłym kontynuowany. Też jest zrobionych kilka projektów na uliczne oświetlenie w tej miejscowości, w ogóle na Psarach Podlesiu i na Psarach Kątach. Mieszkańcy też swój fundusz sołecki przekazują na doposażenie szkoły w Psarach Starej Wsi, gdzie tam właśnie był też kapitalny remont zrobiony przez ostatnie lata. Szkoła jest doposażona, zmodernizowana, warunki są naprawdę bardzo dobre, dlatego tutaj wspólnymi siłami trzech sołectw te środki są dedykowane do tej szkoły. Też robiliśmy kilka takich prac wodociągowych, kanalizacyjnych, związanych właśnie z projektami kanalizacji, żeby to uzupełnić, i wodociągów. Były też remonty pompowni wodnych, zasób i tak dalej. Tutaj mieszkańcy mają swoją parafię w Psarach Starej Wsi. Tutaj w tym miejscu, gdzie stoimy, na Psarach Podlesiu, jest też miejsce pamięci narodowej. Jest tu pomnik mogiła pomordowanych 9 osób podczas II wojny światowej. Tutaj zginęli niewinni ludzie w czasie II wojny światowej. Niejaki zbrodniarz niemiecki Albert Schuster, dowódca żandarmerii, mordował niewinnych ludzi. Takich miejsc jest u nas bardzo dużo. W całej gminie są pomniki, mogiły, krzyże w tych miejscach, gdzie właśnie byli mordowani mieszkańcy naszej gminy. Od kilku lat wspólnie tutaj z panem radnym i panem sołtysem staramy się, aby na Psarach Podlesiu przebudować drogę na asfalt. Jest tu problem, dlatego że tu jest teren Parku Narodowego i musimy robić wszystko, żeby przekonać powiat kielecki, żeby przed porozumieniem z Parkiem Narodowym, żeby tą drogę wreszcie wykonać przy współpracy z gminą Bodzentyn. I walczymy, żeby połączyć też Psary ze Świętą Katarzyną. Dzisiaj ze mną biegają koledzy, którzy są ode mnie cały czas. Jest ze mną Zygmunt oraz Karol, którzy będą mi towarzyszyć w tych dzisiejszych zmaganiach. Ja gorąco dziękuję mieszkańcom Psar za życzliwość. Dziękuję dzieciom, którzy tutaj są licznie na rowerach. Będą nam później towarzyszyć podczas biegu właśnie w sposób rowerowy. Także, drodzy Państwo, dzisiaj biegniemy nietypowo. Biegniemy przez Bukową Górę. Zaczniemy od takiego miejsca przyrodniczego, gdzie jest świadkiem tworzenia się Gór Świętokrzyskich. To jest taki tak zwany wielki kamień. To jest taka wychodnia skalna, która jest przy szlaku turystycznym. Prowadzi on od Łącznej do Starachowic. Zaczniemy stamtąd, szlakiem około 3 km tutaj do wsi Psary Podlesie, później do mogiły pomordowanych osób, później bieg na Psary Kąty i skończymy na Psarach Kątach. Także jesteśmy w miejscu przepięknym, blisko Parku Narodowego, czystym, przyrodniczym, krajobrazowym. Także, moi drodzy, zapraszam, zachęcam do wędrówki po naszej gminie i do uprawiania sportu. Hej, cześć!